Szermierz olimpijczyk z Seulu, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z Barcelony. Karierę sportową zakończył w wieku 24 lat. Organizował i sponsorował turnieje szermiercze. Aktualnie przedsiębiorca, prezes zarządu Sietom Gdańsk. Naszym gościem jest wybitna postać szermierki Cezary Sies. Jedno cudowne wspomnienie to było na Mistrzostwach Świata w Lyonie, gdy zdobyliśmy srebrny medal. Jeden z polskich trenerów, a trzeba pamiętać, że to był czas siermiężny jeszcze przed 90 rokiem, przywiózł nam z okazji naszego srebrnego medalu szampany. A te szampany to nie były zwykłe szampany, tylko otwierało się je szablon, takie ponacinane. Jak opowiadaliśmy to w Polsce, jakimi szampanami zostaliśmy uraczeni we Francji, to nikt nie mógł uwierzyć i niektórzy stwierdzili, że chyba było za dużo szampana, ale na pewno nie otwierane szablon.